Osiedle na Smolnej zlokalizowane jest w dzielnicy Nowe Miasto, w sąsiedztwie Warty, przy nowoczesnej trasie łączącej ulicę Smolną z centrum miasta. Bezpośrednio przylega do 4-hektarowego parku Nadolnik. Niedaleko stąd do rekreacyjno-sportowego kompleksu nad Maltą, centrów handlowych i Ostrowa Tumskiego z jego historyczną katedrą. Zawady mają nieodkryty do tej pory potencjał. Osiedle na Smolnej jest nowym adresem na mieszkaniowej mapie Poznania, ale mimo to zdobyło uznanie naszych klientów. Potwierdzone to zostało dużym zainteresowaniem i popularnością oferty. Mieszkania oddaliśmy naszym klientom latem bieżącego roku. Większość mieszkań została sprzedanych. Wybrać można jeszcze mieszkania 3- i 4-pokojowe, dostępne również w programie Rodzina na Swoim. Architektura osiedla na Smolnej jest swoistym przedłużeniem natury. Niewysoka zabudowa nie przytłacza i nie przysłania widoku zieleni. Jasna elewacja z drewnianymi elementami wykończenia to udana próba połączenia tego, co współczesne, z tym, co tradycyjne. Łatwo można doszukać się inspiracji skandynawskim budownictwem. Celem naszego projektowania było zapewnienie komfortu mieszkańcom, tak żeby nie ograniczyć ich do ścian swojego mieszkania, ale zapewnić im możliwość korzystania z tarasów, balkonów, z przestrzeni wspólnych, z ogródków przydomowych, ciągów spacerowych, czyli tak naprawdę stworzenie fragmentu miasta, a nie tylko zamkniętego osiedla i getta. Położenie osiedla na Smolnej zachęca do aktywności, zaś brzeg Warty do spacerów. Z kolei przylegający do osiedla park będzie dla wielu świetnym miejscem relaksu bądź wypoczynku. Ścieżka rowerowa nad rzeką, która doprowadzi nas i na Stary Rynek, i nad Maltę, zaspokoi sportowy apetyt miłośników aktywnego wypoczynku. Ale to nie wszystko. Wkrótce w ramach projektu Wartostrada powstanie układ dróg pieszych i rowerowych, które stworzą jednolity ciąg komunikacyjny. Rower będzie więc wygodnym środkiem przemieszczania się po tej części miasta. Dlatego we wszystkich budynkach osiedla przygotowano zamykane boksy, by cykliści nie musieli się martwić o dwukołowe rumaki. Mamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu mieszkań i wiemy, jak istotną rolę pełnią wszystkie aspekty projektowania inwestycji. Projektujemy mieszkania tak, aby były maksymalnie funkcjonalne, maksymalnie ekonomiczne w późniejszym używaniu przez klienta. Projektując, przez chwilę mieszkamy w każdym z mieszkań, patrząc, jak się w nim żyje, co się z niego widzi. Budując plan naszego osiedla, pootwieraliśmy wnętrza, dziedzińce naszych budynków na park Nadolnik, który jest niesamowitym miejscem w Poznaniu, nieodkrytym do tej pory, pełnym starych drzew. To sprawia, że osiedle na Smolnej to wygodne miejsce do mieszkania, odpoczynku i aktywności. Obecnie realizujemy drugi etap osiedla na Smolnej. Oferujemy naszym klientom mieszkania w najbardziej poszukiwanych metrażach i cenach. Osiedle wyposażone jest w typowe dla nowoczesnego kompleksu mieszkaniowego wygody. To jest podziemna hala garażowa, lokale usługowe w parterach budynków, starannie zaprojektowana zieleń wraz z placami zabaw. Mieszkania w dużej części są dostępne w programie Rodzina na Swoim. Mieszkania etapu 2 oddamy naszym klientom na początku roku 2014. Zastosowane materiały i technologie pozwolą w znacznym stopniu zaoszczędzić i zmniejszyć koszty eksploatacyjne przyszłym właścicielom. Osiedle otoczone zielenią parku to w dużym mieście rzecz naprawdę nieczęsta. Na Smolnej to dobry adres na mapie Poznania.